Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.2 Village Taverns. To jest taki mod, który dodaje nam do wiosek nowe budynki. No i co trzeba zrobić? Trzeba go pobrać z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy plik. I plik pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na tę stronę zjeżdżamy sobie w dół. Mamy tutaj opis, jak to wygląda, że jest taka tawerna w wiosce się pojawia, że takie zadaszenie dla zwierząt, jak to nazwać, nie pamiętam, i stajnia dla koni. I jeszcze taki budynek, w którym jest piekarnia, o. Także parę nam tutaj budynków dojdzie, no i tutaj, żeby pobrać, to trzeba kliknąć tutaj na to. I tutaj jest pierwszy z góry, klikamy na to i stąd pobieramy. Jest na 1.7.2, stąd właśnie pobieramy. Kliknęłam przez przypadek, także 3 sekundy to trwa, 4, 5, nie wiem, 6 chyba było nawet. Oczywiście aż się to zrobi tutaj i wtedy się, o proszę bardzo, już się pobiera. No ja nie pobieram, bo już pobrałam wcześniej. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, potrzebne są minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie Forge na wersję 1.7.2, to w filmiku Pomocne Tuty 189 dowiecie się, jak go zainstalować. A jeżeli macie wersję non-premium to i nie macie na przykład Launchera non-premium, to w filmiku 176 dowiecie się, skąd pobrać, jak zainstalować Launcher non-premium. Potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge na wersję 1.7.2. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję Forge z końcówką 968, ale wy pobierzcie teraz i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Ona ma w tej chwili końcówkę 1024. I na taką właśnie wersję rekomendowaną będę instalować tego moda. Ostatnią rzeczą, którą trzeba zrobić, zanim się zainstaluje, zanim w ogóle jakiekolwiek zmiany się zrobi, to trzeba wejść do folderu %appdata% i w folderze, w tym folderze roaming trzeba znaleźć folder .minecraft, w którym już jest zainstalowany co najmniej Forge na wersję 1.7.2 i ten folder sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. OK, a teraz sobie zainstalujemy. Co trzeba zrobić? Trzeba wejść do folderu .minecraft, trzeba wejść do folderu mods i trzeba przerzucić Village Taverns do folderu mods. O tak, i tutaj mamy, jest zainstalowane, zamykamy, wchodzimy do Minecrafta i sprawdzamy, czy działa. Oczywiście, jako że to jest mod, który dodaje nam budynki w wiosce, która nam się generuje, no to musimy znaleźć oczywiście nowy seed. OK, najpierw powiem Wam, że tutaj mam Forge 1024, Forge z końcówką 1024, klikam play i czekamy, aż się uruchomi gra. I kontynuując to, co mówiłam, ja tutaj Wam podam seeda, gdzie budzimy się koło wioski, no ale oczywiście, jeżeli macie jakiś tam inny świat, to po prostu jak znajdziecie jakąś wioskę, to w tej wiosce będą już te nowe budynki po zainstalowaniu oczywiście tego moda. Także tutaj sobie wchodzimy w moc i szukamy, jest Village Taverns. OK, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. No i tak jak mówiłam, tworzymy nowy świat, nazwijmy go chyba przez V. Verns. Więcej opcji świata. Ja teraz poczekajcie sobie, znajdę seed.
Także znalazłam seed, tutaj go wklejam. Oczywiście w opisie do filmiku będzie ten seed, jakbyście chcieli. Zezwalamy na kody. Gotowe, tworzymy nowy świat i obudzimy się koło wioski. A po prostu, jak będziecie chcieli, to sobie nie musicie tego używać i wtedy po prostu, jak sobie znajdziecie wioskę, to będą budynki w wiosce. My czekamy, aż się otworzy. O, gdzie my jesteśmy? A, znowu tutaj jesteśmy. Tu już kiedyś jakiegoś moda na tym seedzie pokazywałam. No niestety, raz się budzę w wodzie, raz gdzieś tutaj, także creative i wzlatujemy. I jak się odwrócimy, to mamy wioskę. O, przedtem się obudziłam w tej wodzie. Okej, zróbmy sobie creative survival. No i idziemy do wioski, żeby zobaczyć, czy mamy nowe budynki. Mam nadzieję, że wszystko gra i że będą te nowe... Oj, ale się wystraszyłam. Hej, co mi się tutaj tak haczy? O, proszę, i już mamy tutaj nowe stajnię, nowego ludka jakiegoś. O, jabłka nam może sprzedać za emeraldy. W stajni koniki. Hej, co się dzieje? Pewnie mi się Avast ładuje. I co tu mamy dalej? Tutaj mamy, o, właśnie takie zadaszenie dla owiec. Także też to tutaj jest. Tutaj mamy piekarnię. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Pani nam daje to za to. Dobrze. Co pani jeszcze sprzedaje? Nic więcej? Coś tam? Nie widać. O, tutaj mamy rzeczy potrzebne do stworzenia ciastka chyba. Okej. I co jeszcze mamy? Jeszcze powinna być tawerna. Tylko gdzie ona jest? Bo to jest piekarnia. Ale mi się haczy. O matko, o matko. To jest zwykły dom, który zawsze był. Tak. Hej! Dlaczegoż mi się tak haczy? Tu jest kolejne właśnie takie zadaszenie. Cóż to nie stworzyła mi się? Tawerna? Wlećmy w górę. Spójrzmy z góry. No, nie stworzyła się tawerna. Widocznie w jakiejś innej wiosce się stworzyła. No cóż, przedtem jak próbowałam tutaj sobie na tym świecie, to była tawerna. A tym razem się nie stworzyła. No w każdym razie widzicie, że mod działa, bo inne budynki są. Widocznie to jest za mała wioska, może stwierdziło. I widocznie nie w każdej wiosce się tworzy to samo wszystko. Także niestety nie pokażę wam tawerny, a tawerna się składa z dwóch pięter, gdzie można się również przespać. I co jeszcze? I tam są miejsca do siedzenia, taki pokój wypoczynkowy. No i to w zasadzie wszystko. No, także jak widzicie, mod działa, nie stworzyło mi się to tutaj. Pewnie gdzieś w jakiejś innej wiosce, jeżeli pobiegam po tym świecie, to znajdzie się wioska inna. Jakiś ludek śmieszny. Marynarz? Nie, to była ta kobieta. O, matka. A tutaj co jest? Tu jest ta stajnia. Okej, to ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie chcecie jeszcze poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, wchodźcie na nowego bloga. Co jeszcze? A co tutaj jest? A nie, to jest ten zwykły domek. Co jeszcze? Wchodźcie... Oczywiście, no co, to już wszystko wam powiedziałam, gdzie macie wchodzić, czyli teraz już pozostało tylko to, żebyście zalajkowali i oczywiście zasubskrybowali kanał. To tymczasem, pa, trzymajcie się.